Tłumy mieszkańców i policjantów żegnały dziś aspiranta Michała Kędzierskiego, który we wtorek został zastrzelony przez bandytę w Raciborzu. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Wzięli w nich udział przedstawiciele rządu. Punktualnie o 12:00 w wielu miejscach w Polsce zawyły policyjne i strażackie syreny. Jakże często zdarza się, że policjant tłumaczy niewłaściwe zachowanie. A co w zamian? Bywa zwyzywany, wyśmiany, a nawet opluty. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy aspirant Michał Kędzierski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za dzielność. Przyznano mu również złotą odznakę Zasłużony Policjant. Myślę, że posiadam upoważnienie, by podziękować Ci, Michale, w imieniu społeczeństwa powiatu raciborskiego za odwagę, poświęcenie i serce, które włożyłeś w sprawy zwykłych ludzi. Michał na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Aspirant Michał Kędzierski miał 43 lata. W policji pracował od 10 lat. Wcześniej był dziennikarzem lokalnych mediów. Mężczyzna, który go śmiertelnie postrzelił, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Katowice są kolejnym miastem, w którym uruchomiony został samorządowy punkt masowych szczepień. W hali ośrodka tenisowego MOSiR przy ulicy Szopienickiej od poniedziałku do soboty szczepienia będą odbywać się od 8 do 18. Ważny dzień dzisiaj, uruchomiliśmy wreszcie na 100% punkt szczepień powszechnych w naszym mieście. Chcieliśmy dwa, mamy jeden, ale myślę, że na tą chwilę wystarczająco jest tych punktów w naszym mieście, bo ponad 60, w tym właśnie ten nasz miejski, taki bardziej masowy, gdzie możemy szczepić nawet do 1000 osób dziennie. Choć na razie szczepień będzie maksymalnie 500 na dobę, bo na tyle pozwalają dostawy szczepionek. Serdecznie zachęcamy wszystkich do korzystania z tych szczepień. My jako szpital, także covidowy, najlepiej widzimy i wiemy, jakie skutki może wywołać ta choroba. W związku z tym naprawdę jest to bardzo istotne, żebyśmy wspólnie o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo zadbali. Tak jak pan prezydent powiedział, punkt działa, funkcjonuje. Będziemy się starali, żeby wyszczepiał jak największą liczbę osób, żeby ten przepływ tutaj był sprawny. Chętnych nie brakuje, bo w ciągu 2 godzin od uruchomienia punktu zaszczepionych pacjentów było ponad 100. Co istotne, w punkcie można zaszczepić się nawet z godziny na godzinę, po wcześniejszej rejestracji w systemie i mając e-skierowanie. Dostałem informację, że już mogę, no to przyszedłem się zaszczepić, no tak żeby po prostu mieć już z tym spokój, szczególnie, że drugą dawkę mam na lipiec, to akurat może się jeszcze uda gdzieś wyjechać w tym roku. W punkcie szczepień w ośrodku tenisowym MOSiR obecnie podawane są szczepionki firm AstraZeneca oraz Moderna. Niewykluczone, że wraz z kolejną dostawą mieszkańcy będą mogli wybierać spośród preparatów 4 firm. Rząd próbuje uruchomić kolejny program mieszkaniowy, który ma pomóc zwłaszcza młodym ludziom zdobyć swoje pierwsze lokum. Po fiasku programu Mieszkanie Plus tym razem większą rolę mają odgrywać samorządy. Konieczna jest budowa mieszkań. Budowa mieszkań, która ma zmierzać tak naprawdę do tego, żeby przywrócić tym miastom właściwy rozwój. Właściwy rozwój jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w tych miastach będzie ktoś mieszkał. Dzięki społecznej inicjatywie mieszkaniowej taki rozwój ma być możliwy, bo plan zakłada budowę ponad 1500 mieszkań w Zabrzu, Chorzowie, Tarnowskich Górach i Świętochłowicach. Swoją spółkę z rządem zawiązuje też Zawiercie. Otwieramy się już na tereny inwestycyjne. Mając konkretne pieniądze i rozmawiając już z konkretnymi inwestorami, musimy też zapewnić miejsca zamieszkania tym młodym ludziom, którzy będą pracowali w Świętochłowicach. Gminy wchodzące w skład spółki z rządem muszą dać grunty, na których powstaną budynki mieszkalne oraz po 3 miliony złotych jako wkład własny wniesiony do spółki. To pieniądze, które miasta już wcześniej dostały z rządowej dotacji. Jest to dla nas bardzo ciekawa, interesująca oferta, propozycja i rozwiązanie zarazem, które powoduje tak naprawdę, że przy minimalnym wkładzie, czyli mam tu na myśli ten teren, grunt, powstaną mieszkania. Na razie do różnego rodzaju SIM-ów w Polsce przystąpiło około 6% gmin, w których nowe mieszkania mają kusić przyszłych lokatorów przede wszystkim preferencyjnym czynszem. Między 600 a 800 zł, przy czym w przypadku tej wyższej stawki otwiera to drogę po około 30 latach do przejęcia mieszkania na własność.
inna opcja to wcześniejszy wykup mieszkania. Tu ustawa i gwarancje Skarbu Państwa i samorządu powodują, że jest model dojścia do własności i osoby, które zamieszkają w mieszkaniach, które będą budowane przez SIM, będą miały ścieżkę tego, jak mogą dojść do własności. Jednak nie wcześniej niż po 15 latach, a to dlatego, że osoba, która zdecyduje się zamieszkać w jednym z lokali SIM, musi nie tylko płacić czynsz, ale również spłacić rozłożone w ratach 40% kosztów budowy inwestycji. Dodatkowo trzeba mieć wkład własny w kwocie 15% wartości mieszkania, który również może być rozłożony na raty. Jest nowy program wymiany pieców węglowych. Przystąpiło do niego kilkanaście gmin w województwie śląskim. Dzięki unijnemu dofinansowaniu i wkładowi miasta, przykładowo w Katowicach, można dostać dotację, która pokryje nawet 100% kosztów. Mieszkaniec musi tylko zapłacić podatek VAT. Zbieranie deklaracji potrwa do 6 czerwca. W samym programie mogą wziąć udział przede wszystkim budynki jednorodzinne, bo dla nich jest to skierowane. Oczywiście budynki jednorodzinne lub w zabudowie bliźniaczej. Dla całego programu został zrobiony regulamin, gdzie są wszystkie szczegóły bardzo fajnie moim zdaniem opisane. Nie jest on długi, przystępny dla każdego mieszkańca, więc trzeba się po prostu z nim zapoznać. Oczywiście podstawą do tego, żeby uzyskać dofinansowanie, jest posiadanie źródła węglowego. Czyli pieca na węgiel maksymalnie trzeciej klasy. Z nieco niższego dofinansowania, bo do 90% kosztów, mogą skorzystać mieszkańcy Sosnowca. Tu termin składania wniosków ruszy 10 maja i potrwa do 18 czerwca. Maksymalny koszt tutaj dofinansowania przy 10% wkładzie mieszkańca to 36 tysięcy złotych. Mam tu na myśli wymianę starego źródła ogrzewania i zamianę na pompę ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Dofinansowanie można też dostać na panele solarne, ogrzewanie gazowe czy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Tak dużych dotacji jeszcze w śląskich i zagłębiowskich miastach nie było. To olbrzymie przedsięwzięcie. Na dzień dzisiejszy mamy do modernizacji szacunkowo. To jest ponad 3,5 miliona gospodarstw domowych, których trzeba przeprowadzić te prace modernizacyjne polegające na wymianie przestarzałego źródła ciepła na źródła nisko bądź zeroemisyjne. W programie biorą także udział m.in. Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Rybnik, Tychy, Tarnowskie Góry, Zabrze, Żory czy Wodzisko. Już niedługo każdy mieszkaniec Rybnika będzie miał taką samą tabliczkę adresową na swoim domu, a przynajmniej tak chcieliby urzędnicy, którzy oferują je mieszkańcom. Trzeba jednak za nie zapłacić. To jeden z elementów wdrażanego systemu informacji miejskiej. No, mogą być, Szymon. Dość estetyczne chyba, moim zdaniem. Mieszkańcy mają do wyboru trzy tabliczki. Różnią się wymiarami. Te najmniejsze mają wymiary 15 na 15 cm, największe 30 na 30 cm. Zamówić je można w punkcie informacyjnym Halo Rybnik. Zainteresowanie jest bardzo duże, jest dużo pytań o te tabliczki. Jakie to są tabliczki, w jaki sposób można je zamówić, no i oczywiście jaka jest ich cena. Ich zakup nie jest oczywiście obowiązkiem, ale urzędnicy przekonują, że jednolity system wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta. Nawiązują do tradycji huty Silesia związanej silnie z Rybnikiem. Emalia rybnicka była wysyłana właściwie na cały świat. Pamiętamy tę tradycję, wszyscy jeszcze w domu mamy gdzieś zachowane garnki z huty Silesia. Chcieliśmy nawiązać do tej tradycji związanej z Rybnikiem, stąd emaliowane tablice. Na razie tabliczki zawieszone są przede wszystkim na budynkach urzędowych. Zamontowały je też niektóre wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Ceny tabliczek wahają się od 129 do 209 zł.